Dlaczego Filharmonia powstała akurat w tym miejscu? O lokalizacji Filharmonii dyskutowano przez lata tak naprawdę. Ta lokalizacja tutaj została wybrana z uwagi na aspekt historyczny, bo właśnie tutaj stał Concert House przed wojną, a więc to królestwo muzyki przedwojennego Szczecina. Te względy zdecydowały. Miejsce nie dawało wielkich możliwości rozwoju, musieliśmy zmieścić się w ramach ulicy, w ramach tego placu, dlatego pewne rozwiązania musiały być absolutnie szczególne dla tego miejsca, przypisane właśnie tej lokalizacji. Ale myślę, że wkomponowało się to pięknie do tego Muzeum Przełomów, Plac Solidarności. Te dwa elementy ze sobą grają, tym bardziej, że Plac Solidarności z muzeum także otrzymywał niezwykłe nagrody.